Siemano wariaty, z tej strony Farrell i witam w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. Dzisiaj troszeczkę zagramy sobie inaczej, ponieważ pomalujemy sobie nasz chopper na wszystkie dostępne patterny w grze. Od razu na samym początku chciałbym powiedzieć, że to nie jest moje konto, zostało mi ono podesłane na maila, także dzięki temu możemy sprawdzić sobie różne kolory naszych patternów. Jak widzicie, patterny mam już przygotowane. Jest to pattern Kitty, pattern Captain, pattern Nuclear, pattern Military, pattern Blotter, pattern Leopard. Musi być bardzo mega ciekawy, bo lubię taką panterkę. No i dodatkowo pattern blue. Jeżeli takie odcineczki będą Wam się podobały, oczywiście dajcie mi znać w komentarzu i zostawcie też łapeczkę w górę. Teraz poleci intro, no i zaczynamy! To może na pierwszy ogień polecimy sobie z tymi patternami standardowymi, z niebieskim, z nuklearem i standardowy jeszcze jest blotter. Nie wiem jak z tym kapitanem, chyba też jest taki bardziej standardowy. Okej, przejdźmy się teraz do naszego choppera. Co jeszcze miałem powiedzieć? Że każdy pattern jest dostępny do wydropienia z bunkru alfa, prawdopodobnie z żółtej lub czerwonej skrzynki. Coś takiego, co wyczytałem w internecie. Dobra, jak widzicie, na chwilę obecną nasz motor jest pomalowany na pattern Captain. Tego co widzę. Teraz może przemalujmy sobie go na pattern... O! Już jest jeden pattern w motorze, pattern Military. Sprawdźmy jak on będzie... Albo dobra, pattern Military na koniec. Na początku pattern Blotter. Stryk. I co mogę powiedzieć o tym patternie? Mi ogólnie on się bardzo podoba, ponieważ jeździłem na tym patternie dosyć długo, zanim zrobiłem sobie pattern ten Halloweenowy, to prawdopodobnie był Skull Pattern. Jak widziałem, tutaj go niestety dostępnego nie mam. Okej, ten pattern mogę ocenić jako z takich standardowych, taka mocna 8/10. Dobra, kolejny patternik będzie... może ten nuklear? Sprawdźmy. 5 spray czarnych, 7 żółtych. Okej. Pomalujmy i... No kurde, też nie jest zły, co? Też fajnie to wszystko wygląda, mi się podoba. Ten znaczek takiej radioaktywności na baku fajnie go wyróżnia. No i mi się wydaje, że też nie jest taki zły. 7/10, bo ten blotter jakoś mi się tak bardziej podobał. No to sprawdźmy sobie standardowy niebieski. Silna dwójka na dychę. Co miałem jeszcze dodać? Chciałem powiedzieć Wam, że Kefir coś wspominał na swojej stronie, że prawdopodobnie w przyszłości mają wprowadzić różne części do motoru, czyli będziemy mogli go ulepszać, może będziemy mogli mieć większy pak, jakiś, nie wiem, będzie po prostu szybciej się przemieszczał ze strefy do strefy, jakieś nowe tłumiki, albo po prostu tylko sam wygląd. Dobra, co my tutaj mamy jeszcze? Mamy pattern Military, także sprawdźmy sobie go. Jeszcze go osobiście nie widziałem, uwaga. O, nie, czekajcie, widziałem go prawdopodobnie na restopie, ale i tak moim zdaniem dobrze to wygląda. Ja po prostu bym siodełko zrobił może w kolor taki jakiś inny, nie zielony, tylko może czarny albo ten taki kolor, co tutaj pod bakiem idzie. Ale też to fajnie wygląda, nie jest źle. I te torebki może też bym bardziej w moro zrobił. Mi się wydaje takie 9/10, ponieważ jeszcze go nie widziałem. Okej, przejdźmy się teraz po te inne patterny. Jestem najbardziej ciekawy patternu o nazwie Kitty. Musi być turbo mocny, bekowy strasznie. Okej, co nam został? Pattern Kitty i pattern Leopard, tak? Dokładnie tak. Jeszcze wiem, że jest pattern Fire, ale niestety nie mamy go na odcinku, także szkoda. Może kiedyś się nam uda. A jak nie, po prostu sprawdzę w internecie i dorzucę do odcinka grafikę. Dobra, I am thirsty. Dobra, mordo, jeszcze jesteś głodny, znaczy... spragniony, ale i tak zjem steka, żebyś mi nie marudził, ponieważ mieliśmy ich dużo. Okej. To jaki pierwszy? Kitty czy Leopard? Leopard, co? Co potrzebuję? 15 czerwonych, wow, 10 żółtych i 10 czarnych, no to mega dużo. Kolor? Nie, no bezbłędne to jest. Też centaki. Czemu ja na swoim koncie czegoś takiego nie mam? Naprawdę dobrze to wygląda, bekowe. Jak ja bym przyjechał takim chopperem na jakiś event, to od razu wszyscy oponenci, zombiaki to ze śmiechu umierają, nie? Dobra, sprawdźmy teraz pattern Kitty, mam nadzieję, że... No właśnie, że nie braknie nam kolorów. Dobra, idę zobaczyć do skrzynek, może jeszcze w skrzynce coś leży.
Ok, jesteśmy z powrotem, udało mi się zdobyć pozostałe paterny, także zobaczcie, mamy w tym momencie pattern Skull dostępny, Fire, no i ten taki pattern firmowy Last Day on Earth. Ok, to może na początku przemalujmy sobie na pattern, sprawdźmy pierw, jakich sprayów wymagają paterny. 20, 20, 20, będę miał? Będę miał, ok, no to lecimy pierw Fire. Powiem wam tak. Dupy nie urywa. Lepiej się prezentował jako fire pattern na tym całym patternie, na tym wzorze. Myślałem, że bardziej będzie jakiś ognisty, tylko tutaj na baku ma ten ogień i co, i na błotniku. Powiem wam, że bardzo średnio, moim zdaniem 6 na 10. Okej, co nam tutaj zostało? Ten pattern z Last Day'a. 7 i 5, 7 żółtych, 5 czarnych. A Skull Pattern? 20 białych. Kurczę, nie mam tych białych sprayów, bo nie zobaczymy sobie niestety Skull Patterna, no i Patterna Kitty. Oj, może w przyszłym odcinku uda mi się to zdobyć. Także mordy, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z Last Day on Earth Survival. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, hej!